każda ma charakter integracyjny. Zależy nam, żeby gromadzić tutaj drużyny firmowe, rodzinne, grupy przyjaciół, żeby zawodnicy dobrze się znali, była tutaj miła atmosfera i mile spędzony czas. Triathlon Kraj na Bugu jest organizowany w tym roku już po raz trzeci. Mimo obostrzeń sanitarnych udało nam się zorganizować ten event w maksymalnej dopuszczalnej liczbie 150 osób. Od lat współpracujemy z firmą Arche. Od lat również jesteśmy sponsorem tego wydarzenia, choć po raz pierwszy mamy tu swoją drużynę, więc już przebieramy nogami w oczekiwaniu na wyniki. Dzisiejsze warunki, muszę powiedzieć, były bardzo trudne, bo mamy w słońcu plus 36 stopni, ale atmosfera wydarzenia jest tak fajna. Można w międzyczasie i zamienić słowo z innymi uczestnikami tego biegu. Tak, w tym roku odbył się trzeci triatlon Kraj na Bugu. I właśnie dokładnie o to nam chodzi, żeby to była jakby popularna taka impreza dla aktywności fizycznej, żeby ta aktywność fizyczna pierwsza to oczywiście propagowanie tutaj Krainy Bugu i tej wschodniej Polski, odkrywanie w taki sposób i myślę, że to dobrze jest odbierane. A trzeci to jest integracja w ramach firm, bo triatlon bierze się w grupach, a tu z fundacji to się udziela, fundacja Leny Grochowskiej, ci uczestnicy dali nam jakby popis swoich umiejętności, oni są świetni, to mnie w ogóle rozbrajają nieraz, energii dają i co tylko. Pozdrawiam wszystkich uczestników, którzy tu byli albo którzy gdzieś mnie w Polsce tam słuchają, bo teraz bardzo łatwo, zapraszam na przyszły rok. Dziękuję, że w ogóle tak dużo już przyjechało, dużo się zainteresowało osób i zapraszam, za rok się widzimy w dużo większej grupie.